Polskiej Szkole Podstawowej imienia Jana Kubisza w Nojniku i postanowiliśmy dołączyć do zajęć języka angielskiego u pana Krzysztofa Kosmali. Zaraz sprawdzimy, czy coś jeszcze po angielsku pamiętamy. Good afternoon. Hello, can we join to the class? You can join, but I'm not so sure if they can understand everything you say. Lekcje skończone i co, do auta i do domu? Tak, o 14-15 to zwykle tak bywa. Oczywiście nie przywitaliśmy się teraz z Państwem. Najpierw troszkę pouczyliśmy się na lekcji języka angielskiego, bowiem nasz dzisiejszy głos w głosie Brandysa to Krzysztof Kosmala, nauczyciel angielskiego w Polskiej Szkole Podstawowej imienia Jana Kubisza w Gnojniku. Zatem teraz oficjalnie dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo nam miło gościć nie tylko w Gnojniku, nie tylko w tej szkole, ale dlaczego stanęliśmy przy samochodzie? Bo dzisiaj, oprócz tego, że porozmawiamy trochę o nauczaniu, to także o uczeniu się elektromobilności. Pomogę. Bo od pewnego czasu, oprócz tego, że zajmujesz się zawodowo językiem angielskim w szkole, to zacząłeś się zajmować jako taką swoją pasję pozaszkolną elektromobilnością. Zgadza się. Od roku mniej więcej. Kupiłem to auto w tamtym roku w sierpniu i od tego czasu to już tak ewoluuje i w maju powstał portal MotoEwolucja. I od tego czasu testuję już dla MotoEwolucji. Zanim o testach, zanim wsiądziemy do tego samochodu, to zostańmy jednak tematycznie przy szkole. Wyjaśnijmy może naszym widzom od razu, że ty dojeżdżasz do Gnojnika z Polski, bo tę swoją przygodę z Zaolziem też zacząłeś przed kilkoma laty? Czy to już jest kilkanaście? 12. 12 już. 12 lat, to minęło naprawdę szybko. Tak, ze Skoczowa dojeżdżam te 12 lat, ale ten ostatni rok jest elektryczny, tak. No to powiedzmy w takim razie, jak się znalazłeś tutaj? Jak znalazłeś się na Zaolziu? Zaolziu. No to jest dość prosta sytuacja. Straciłem pracę, właściwie szkoła przestała istnieć w Bielsku, aha, bo to była prywatna szkoła i pani dyrektor tam miała trudności z płynnością finansową i szkoła się zamknęła. I w tym czasie moja żona znalazła ogłoszenie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zamieścił dyrektor Grycz. Zadzwoniłem, przyjechałem i byłem zatrudniony, tak w skrócie wielkim. No i dyrektor, dziś już emerytowany, pan dyrektor Tadeusz, tak, pozdrawiamy pana Tadeusza Grycza, przyjmował cię do tej szkoły i pozostałeś jej wierny przez 12 lat. No 2010 to był dokładnie wrzesień, tak. Musiałeś to Zaolzie też poznawać dla siebie? Oj tak, musiałem poznawać i poznaję dalej, można by powiedzieć, ale już dobrze się orientuję, myślę, na tym terenie. Myślę, że o tyle dobrze nawet się orientujesz, że nie tylko jesteś związany z tą jedną szkołą, ale szerzej ze szkołami na Zaolziu. Mam tutaj na myśli Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, organizacja, której przewodzisz. Tak jest. Nawet stulecie żeśmy obchodzili całkiem niedawno, także bogata historia tego towarzystwa, a ja mam przyjemność być drugą kadencję prezesem. Tak. Kilka słów o szkole. Mamy tutaj szkołę podstawową z polskim językiem nauczania. Dzieciaki oczywiście uczą się także języka czeskiego, bo szkoła wiadomo, że funkcjonuje w ramach czeskiego systemu edukacji. No i mają jeszcze język obcy, angielski. Tak, dla wszystkich obcy na razie, ale potem do 9 klasy staramy się go oswoić tak, żeby nie był już obcy. Co to były za zajęcia przed chwilą? To było kółko języka angielskiego. W ramach Unii Europejskiej mamy takie zajęcia. Aha. Pierwsza i druga klasa ma takie ze mną zajęcia. Dodatkowe? Tak, zupełnie dobrowolne, jeszcze trzeba zaznaczyć, czyli dzieci się chcą zgłosić, to się zgłaszają. No i mam tam teraz 7 z drugiej klasy i 12, także 19. A ta regularna nauka angielskiego we wszystkich klasach przebiega? Tak, ale z wyjątkiem klasy właściwie pierwszej i drugiej, bo oni takiego regularnego języka angielskiego... Dlatego też mają to kółko. Dokładnie tak, więc uzupełniamy to tym kółkiem, a potem od trzeciej klasy już do dziewiątej
mają angielski. Inne języki obce w tej szkole też? Niemiecki mam przyjemność uczyć, klasy 8 i 9. Też ty uczysz? Tak. Niemieckiego i angielskiego. Tak. Te języki przydają się w tym, co robisz po szkole? Czyli w elektromobilności na pewno? Angielski się przydaje wszędzie i zawsze, także nie ma takiej sytuacji, w której by się angielski nie mógł przydać. Chociażby jeżeli chodzi o sięganie do źródeł informacji na zachodzie, no bo tego jest pewnie o wiele więcej niż w języku polskim czy czeskim, jeśli chodzi o dowiadywanie się o nowinkach technicznych i tak dalej. No jednak jeżeli czerpiemy z tych źródeł, no to na pierwszym miejscu w opisie różnych zjawisk, także technicznych, mamy ten język angielski. Tak, ja tu muszę wspomnieć mój ulubiony kanał, czyli Fully Charged z Wielkiej Brytanii. Dzięki nim się dowiedziałem takich rzeczy, że no to, co stoimy przed nim, to właśnie efekt tego wszystkiego, co się naoglądałem, nasłuchałem, dowiedziałem. Tam prowadzący jest takim starszym panem, który od 11 lat jeździ Leafem właśnie. No i opowiadał o tym samochodzie tak, że ja po prostu musiałem go kupić. To my z młodszym panem teraz za chwilę pojeździmy sobie twoim samochodem i poopowiadamy naszym widzom troszkę szerzej o tym, co robisz po lekcjach, więc tylko na zakończenie tego krótkiego, wstępnego naszego rozdziału przy gnojnickiej podstawówce. No masz ten ogląd sytuacji, jak wspomniałeś wcześniej, pracowałeś w szkole w Bielsku-Białej. 12 lat jesteś w polskiej szkole na Zaolziu. Sam zresztą wychodzisz z tego kontekstu polskiego systemu edukacji w Polsce. Więc też pewnie często miałeś, nie wiem czy masz nadal, okazję do takiego porównywania, że no, tak się uczyło tam, tak się uczy tutaj. To ci się jeszcze zdarza? Już nie. Ten początek chyba tylko. Tak, tylko na początku mnie tam pewne rzeczy zastanawiały albo dziwiły. Co cię najbardziej zaskoczyło właśnie tutaj w polskim szkolnictwie na Zaolziu? Co dzisiaj dla ciebie jest chlebem powszednim? Taka domowa atmosfera tej szkoły, bo to było fantastyczne. To, że w klasie miałem tyle, co w połowie klasy w Bielsku na przykład, albo w Brennej, bo uczyłem tam jeszcze 7 lat. Tam klasa to była minimum 21 dzieciaków. To nie mogło tak być, żeby to było naście. A tutaj jak zacząłem pracować, to i 9 się zdarzało w klasie, co było komfortem po prostu, jeśli chodzi o język i o to, żeby te dzieci mogły ze sobą porozmawiać i ja, żebym się od nich coś dowiedział, to nie ma lepszej sytuacji, żeby ich było właśnie mało. No to specyfika nie tylko mniejszych szkół, ale także szkół w nauczaniu tym mniejszościowym w ogóle. Tak, ale tu już trzeba zaznaczyć, że w naszej szkole już się to zmieniło. Bo nie jesteście małą szkołą. Już 24-26 osób w klasie i tam mam podział na grupy, także też jest to zachowane. To co, Krzysiek, jedziemy? Jedziemy. Zapraszam. Zanim, Krzysiek, ruszymy, to standardowe pytanie w normalnych okolicznościach zapytałbym, czy zatankowane, doładowane? Naładowane. Zasięg jaki mamy? No skromnie, bo jechałem autostradą ostatnio, więc 125 przy 70%. To są już szczegóły, zasięgi i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę nie wchodźmy w te szczegóły. Mnie interesuje ta twoja pozalekcyjna robota, właściwie pasja. Weekendowa. Weekendowa. Czyli jak powiedziałeś, od roku. Jaki to miał początek? No bo po prostu co, trafiasz w internecie na nagrania innych? Nie. Początek był taki, że 2 lata temu, w 2020 roku, na Facebooku było wypełnij formularz, jeśli chcesz przetestować Nissana Leaf, elektryczną wersję. No ja wypełniłem ten formularz, dostałem telefon z Bielska i pan się mnie spytał, czy bym chciał i czy na weekend nie byłbym zainteresowany. Mówię, dlaczego nie? Oczywiście, że tak. No i pojechałem tam, odebrałem go w piątek, jak dobrze pamiętam, po pracy, jak oni tam kończą, czyli koło 17:00 i wracałem potem w poniedziałek po pracy go oddać. No ale jak już dojechałem do pierwszych świateł z tego salonu, to już innego wyjścia nie widziałem, jak EV i tym, czyli... Dlaczego? To musi być elektryczny samochód. Po co komu spaliny? Po prostu? Po prostu. To w twoim, w tym świecie pozalekcyjnym ważna jest kwestia ekologii? Czy tylko raczej samego zainteresowania nowoczesnością, technologiami? Nie można od tej ekologii uciec, ale ja nie jestem jakimś ekofanem strasznym albo nie wiem, nie przywiązuję się do drzew, ani nie biorę udziału w takich akcjach, ale jest ta ekologia w tym i jak stoi się na światłach w tym samochodzie, a przed tobą stoi diesel 2,5 i
rusza, to poczujesz, dlaczego warto w tą ekologię jednak inwestować. To ruszajmy i poczujemy, jak to w ogóle rusza. Cicho jest. No tak, fani porządnych silników dieslowskich powiedzieliby od razu, no nie czuć tego. Wszystko czuć, tylko nie czuć tego warkotu, nie słychać. Ale są wersje takich samochodów najnowszych jak Mustang Mach-E, który ma te dźwięki sztuczne, co prawda, ale są imitacje tam jakieś. Tyle, że pytanie, czy to jest potrzebne w elektryku, bo ja tą ciszę cenię i lubię już po prostu. O zmianie biegów też już zapomniałem, bo tego tutaj nie ma wcale. Nie ma skrzyni biegów, to trzeba powiedzieć. Jest coś takiego, co się nazywa tylko kierunek jazdy i to jedyne, co można tutaj wybierać. My nie możemy tutaj za bardzo pokazać przyspieszenia do 100 na godzinę, ale ten samochód naprawdę jak na miejskie autko, to zbiera się. Dłuższe trasy? No wróciliśmy z Poznania, 1200 km zrobiliśmy od soboty, także możesz przeliczyć na dzień, ile to wychodzi. Dość dużo, no do Poznania jest dość daleko, ja ze Skoczowa jechałem. Jak z ładowaniem po drodze? No nie ma już teraz takiego problemu. No bo to się często podkreśla, nie? Że okej, okay, kupmy sobie elektryka, no dobra, ale infrastruktury ładowarek nie ma tak dobrej. Wszystko jest, tylko trzeba być w temacie i na pewno nie będziemy czarować i to nie jest jeszcze dla wszystkich. I ja też nie będę nikogo na siłę przekonywał. Jak wygląda to Twoje rozwijanie weekendowej pasji? No bo przecież to nie jest tylko czytanie, oglądanie nagrań, siedzenie w temacie dla samego siedzenia, ale Ty zajmujesz się konkretem, czyli testujesz auta. Opisujesz je. Tak. Opis powstał dopiero w maju pierwszy, bo kolega na grupie facebookowej do mnie napisał, czy naprawdę mówiłem poważnie, kiedy dałem tam post, że czy przydałby się kolejny kanał na YouTube o samochodach elektrycznych. Ja mówię, że nie żartowałem, oczywiście, że mówiłem poważnie, ale on mówi, ja mam pomysł, ale na stronę internetową. Aha. Mówię, dobrze, no to słucham Ciebie. No więc musimy zebrać kilku kolegów z grupy, a mamy tam bardzo aktywnych członków i w ten sposób powstała w maju 2022 roku motoewolucja.pl. Motoewolucja. Dużo mówi się w ogóle o tej ewolucji, rewolucji właśnie na naszych drogach, także wśród firm, no bo przecież firmy, które chcą motoryzacyjne, które chcą sprostać rynkowi, no to produkują samochody elektryczne i poszerzają tę ofertę. Ale czy my jesteśmy jako społeczeństwo gotowi na taką rewolucję? No bo tyle samo jest za, co i przeciw. Ja nie mówię tylko o tych kwestiach dotyczących wytycznych, bo wszyscy wiemy o dyrektywie unijnej. Tak. No bo przypomnijmy oczywiście do roku 2035, dobrze pamiętam. Tak, ale firmy sobie wyznaczają już mniejsze te widełki, także będzie się to bardzo dynamicznie zmieniać. Ale rzeczywiście będzie tak, że już na drogach nie spotkamy spaliniaka? Nie, oczywiście, że spotkamy. I tak jak już żeśmy też na tej grupie pisali, to nikt na siłę nikomu nie będzie tego EV, tego elektrycznego samochodu wciskał. Przecież to trzeba chcieć, więc kto będzie chciał jeździć tą spaliną, brzydko powiem, to będzie nią jeździł do końca życia. Nikt mu tego nie zabroni. To by się zdarza jeszcze w ogóle czasem wsiąść, bo musisz podjechać tak. Gdzieś innym autem? Mam drugie auto i jeżdżę nim do garażu, tam gdzie parkuję to auto, bo robię remont domu jeszcze cały czas i nie mieszkam tam, gdzie jest garaż. Bo tego Leafa ładuję tylko i wyłącznie w garażu. Mhm. Także na tej ładowarce, której będziemy, to jest szybka ładowarka. Ja w domu mam takiego wallboxa, który ładuje trochę wolniej, ale jak na te potrzeby to wystarczy. To ile godzin? Teraz jakbyśmy spojrzeli, ma 70%, więc jak wrócę do domu, to będzie jakieś 50, to 2 godziny. 2 godziny, czyli co, pełne ładowanie 4, 5? Tak, 4. Okay. 4 to już naprawdę maks, bo ta bateria nie jest duża, to jest 30 kWh, a wallbox ładuje 6,6 kWh. Najbliżej gnojnika ładowarki tutaj, oczywiście masz to pewnie... Oczywiście, najbliżej jest właściwie Frydek Lidl. Chociaż nie, bo tam jest 18, a my mamy 14 do czeskiego Cieszyna, także tam pojedziemy. Aha, czyli czeski Cieszyn. A w Trzyńcu nie ma ładowarki? Bo też mi się wydaje, że coś tam było. No to możemy od razu pokazać taką piękną aplikację, okay. PlugShare.
gdzie te wszystkie ładowarki są. Pytanie tylko, gdzie chcemy jechać, tak, i sprawdzamy. Trzyniec, no jest, raz, dwa, trzy. Trzy szybkie, no te pomarańczowe to są szybkie ładowarki, aha, a te zielone to są takie, jak ja mam w garażu. Okej, okay, czyli gęsto dość tutaj w regionie. No, w regionie... Jak oddalimy, tak. Cieszyn jest tego trochę, po polskiej stronie, po czeskiej. O, gęsto. No, także jeśli ktoś mówi, że jest problem z ładowaniem, no to przepraszam. Na Śląsku na pewno nie. Przepraszam, gdzie? No nie, są takie rejony w Polsce, jeszcze to fakt, ale to się też będzie zmieniać. Krzysiek, jeszcze chciałbym więcej się skupić na, jeśli możesz oczywiście uchylić rąbka tajemnicy motoewolucji. Tak. Stan aktualny, jak wygląda ta twoja praca, zanim wrzucisz coś do internetu? Kontaktujesz się z producentami, z salonami, wypożyczasz samochody, jak to działa? Tak, no na początku było to tak, że po prostu te oferty były w internecie, ja tam dzwoniłem i pytałem, czy dostanę auto. A teraz, kiedy mamy tych zasięgów troszkę i tam widzów zbieramy na Facebooku, to wystarczy tej firmie jednej, drugiej przedstawić te wyniki i firmy są wtedy zainteresowane i dostajemy auto. A na przykład na weekend, no bo mnie najbardziej pasuje weekend, kiedy nie mam pracy i odbieram sobie na spokojnie auto w piątek wieczorem, oddaję w poniedziałek po pracy. I przez ten 300-400 km zwykle robimy. Mhm. I wtedy mogę napisać artykuł. I tak średnio około 2 tygodni ten artykuł męczę, powstaje, potem żona mi go ładnie sprawdzi, bo jest polonistą. Przy okazji się czegoś nauczy. Polonistką, tak, więc tak. No i tak to potem po 2 tygodniach publikuję. Głównie na Facebooku, bo tam jest grupa tych kierowców aut elektrycznych, więc to są ludzie, których to interesuje. To jeszcze mała rundka? Jasne. Ale akurat... Tutaj się dzieje pod szkołą. Akurat też, trafiliśmy, nie? No popatrz, popatrzcie na to. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w czeskim Cieszynie, przy jednym z punktów do ładowania, stacja ładowania akurat w sieci ogólnokrajowej, zresztą dostawca znany pewnie w wielu czeskich domach, nie będziemy reklamować. W każdym razie cały cykl ładowania też odbywa się według jakiejś ustalonej procedury, bo to nie jest tak, że podjeżdżasz i wpinasz, ale wszystko działa przez aplikację? Może to działać tak, jak mówisz. No. Czyli na polskich stacjach, jak już ładuję tam od dłuższego czasu, to działa to tak, że wpinam wtyczkę, wyjmuję z kieszeni kartę, aha, przykładam ją i ładowanie startuje. Okej, okay. To... tu mamy kod QR. Tu już będzie to bardziej skomplikowane, trzeba będzie ściągnąć aplikację i wystartować to z aplikacji. No, to nie będziemy teraz poświęcać na to czasu, bo energii masz dosyć, żeby do domu wrócić, tak. Więc tylko porozmawiajmy w tym momencie w ogóle o kwestii żywotności baterii. Jest to tak jak z komórką i z laptopem, tyle że w innych proporcjach. I co, 2 lata i koniec? Nie, tutaj jest BMS tak zwany, czyli system, który steruje tym, żeby bateria nie była zbyt przegrzana, żeby to wszystko miało swoje ręce i nogi tak zwane. W tym akurat aucie nie ma żadnego chłodzenia ani grzania baterii, ale w tych najnowszych już jest taki system, który pilnuje tego, żeby bateria się ani nie przegrzała, ani nie była za zimna, jak podjeżdżasz na ładowarkę. Ale no to wszystko jest nowe, technologie się rozwijają. Ile kosztuje ładowanie? Kosztuje? Jasne, ja to też powtarzałem ostatnio, że nie ma nic za darmo. Dlaczego miałoby ładowanie być za darmo? Czasy darmowego ładowania mamy już pomału za sobą. Są jeszcze takie punkty, na przykład w Polsce? Są jeszcze są, ale to już są naprawdę... no resztki bym powiedział, tak, i ja już przestałem liczyć na to darmowe ładowanie. Jeśli się trafi przy okazji zakupów na przykład, to bardzo dobrze, to się naładujemy, ale już na to nie liczę, bo w garażu mam ten wallbox, jak mówiłem, ładuje się systematycznie po prostu u siebie w domu i koszty to jest jakieś 10 zł na 100 km. Ze zwykłego
Powiedzmy, że ze zwykłego gniazdka, które każdy ma w domu. A jeśli jesteś w terenie, potrzebujesz doładować, to takie jedno ładowanie do pełna? No, akurat tak jak Ci mówiłem, on ma małą baterię, więc najdroższe ładowanie, jakie zaliczyłem do tej pory, to 48 zł. Mhm. I na tych 48 zł można by teoretycznie pokonać 200 km, więc przeliczenie jest też dość proste. No a ceny samochodów? To też nie jest rzecz, na którą sobie każdy może pozwolić. To jest używane auto, więc powiedzmy, że to nie był majątek. Ja kupiłem go akurat w wyjątkowo dobrym czasie, bo te ceny teraz to jest wariactwo, powiedzmy sobie szczerze. Ceny zwykłych aut są wysokie, a ceny elektryków są jeszcze wyższe, bo nie będę ukrywał, że chyba producentom do końca nie zależy na tym, żeby ta technologia tak szybko się rozwinęła, że te ceny utrzymują na takim poziomie, że klasy premium są elektryczne generalnie. Czyli takich zwykłych samochodów jak dla Kowalskiego przysłowiowego za, nie wiem, jak myślisz, 50 tysięcy złotych już nie ma. Ale elektryków tym bardziej. Ten Leaf jest budżetowym elektrykiem, jeśli o to chodzi. Powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Głosie Brandysa, ale na koniec chciałbym się chwilę zagłębić w faktach i mitach, bo tego jest mitach pełno. Jesteś bardziej rozeznany. Bardziej na pewno mity, bo sam głęboko nie siedzę w tej materii. Jasne. Tyle, co mogłem na potrzeby tej rozmowy się przygotować. Mów każdy mit, jestem w stanie obalić. Zacznijmy od tej rzeczy chyba najczęściej powtarzanej. Kupię sobie elektryka, bo to jest takie ekologiczne. Chciałbym jeździć takim samochodem, bo jest zeroemisyjny. No, ale pozostaje kwestia baterii. Trzeba samochód wyprodukować, trzeba wyprodukować baterię, potem ją zutylizować i czy to jest takie ekologiczne? Ktoś przeliczył bardzo prosto, że nawet licząc ten proces taki skomplikowany i tak jak mówisz, energochłonny, to w przeliczeniu ten samochód elektryczny wystarczy, że pojeździ 3 lata i on będzie miał zerowy ślad emisyjny już po 3 latach. Jeśli będzie jeździł tak jak ja, mniej więcej 30 tysięcy kilometrów w roku. Ja przejechałem już ponad 40, więc będę blisko tego śladu zerowego, ale ten samochód już ma 110 tysięcy kilometrów przejechane, więc ten ślad węglowy już się wyrównał jakiś czas temu. Inna kwestia, długie trasy, szybsze prędkości. Teraz te nowe elektryki, które mają zwykle około 400 km zasięgu. 400-450 to jest taki standard teraz. Mustangiem jeździłem, który ma 600 km zasięgu, więc czy jest nam potrzebne więcej? Ja myślę, że te 400 to już jest wystarczająco, jeśli chcesz. A ładowanie jest coraz szybsze. Tu mamy 50 kW i to auto jest w stanie tyle przyjąć, więc dla mnie optymalnie. Ale te najnowsze samochody, jak Kia EV6, one są w stanie przyjąć do 350 kW, wyobraź sobie, czyli 6 razy tyle ponad. No tak, widziałem kolegów, którzy ładują z prędkością 270 na tych szybkich ładowarkach, więc to jest 18 minut i jedziesz 300 km dalej. Ja sam nie jestem zdecydowany, czy bym się przesiadł od razu na taki samochód. Nie przekonuję na siłę. I to też nie jest kwestia, że ja się chcę dać przekonać. A z jakim ty się najczęściej pytaniem, wątpliwością spotykasz? Czyli to ile to ma zasięgu, to jest po prostu każdy o to spyta. Mhm. Tak jak ktoś podjeżdża spalinowym samochodem, to nie wiem, czy usłyszał takie pytanie. A ile ty masz zasięgu na tej benzynie, tak? No, ja mówię zawsze, że to zależy bardzo. No, czy jeździsz szybko, czy jeździsz wolno. No, ale po co o to pytać, skoro te ładowarki, jak widzieliście w aplikacji, są co rusz. Tu po tej czeskiej stronie mamy szybkie DC i po polskiej stronie jest następne, a ja w Skoczowie mam jeszcze kolejne. Więc gdybym potrzebował, to mógłbym ładować w każdym z tych miejsc. Tylko pytanie, po co, jeśli można to robić w garażu? W którą stronę albo na co patrzysz jeszcze sceptycznie, jeśli chodzi o pojęcie elektromobilności? O samych samochodach powiem Ci, że nie jestem w stanie wymyślić czegoś takiego, okay. Ale o ładowaniu to już tak, bo mamy problemy z aplikacjami, z ładowarkami, z tym, że się psują, z tym, że podjeżdżasz i nagle się okazuje, że nie możesz ładować. No to nie jest wina samochodu, tylko wina infrastruktury, którą mamy kiepską. Jest problem z przyłączeniami, z tym, że nie ma wystarczającej liczby kabli albo grubości tych kabli i po prostu na niektórych budynkach tej mocy nie ma, żeby to przyłączyć. Takie miejsca jak to są częste, ale są też często niefunkcjonalne, czyli podjeżdżasz i coś nie działa po prostu. I to jest największy minus teraz.
A kwestia tego, że obecnie przed zimą każdy liczy pieniądze, liczy wydatki, jeśli chodzi o wydatki na energię. Nie boisz się tego, że rzeczywiście w którymś momencie te koszty mogą tak wzrosnąć, koszty ładowania również w domu, że przestanie się także i to opłacać? Nie, ponieważ planuję fotowoltaikę i aha, w przyszłości mam zamiar odłączyć się od sieci, mieć magazyn energii, fotowoltaikę na dachu i być niezależnym energetycznie, więc nie mam w planach w ogóle obawy o koszty. Jeśli ktoś jest ciekaw kosztów, to proszę policzyć 15 kWh na 100 km. Nakręciliśmy to w środku auta. To jest z 40 tysięcy km średnia. Każdy wie, po ile kWh płaci. Może sobie pomnożyć razy 15 i będzie miał koszt 100 km. Czyli Krzysiek, na zakończenie jednak spoglądamy w stronę słońca. Tam jest. Piękne słońce. Mamy słońce, cieszymy się bardzo, że w tak pięknych okolicznościach przyrody i w tak dobrej pogodzie mogliśmy ten odcinek zrealizować, a gościem tego Głosu Brandysa był Krzysiek Kosmala. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Czyli możesz do domu wracać. Tak jest. Powodzenia, naładowany, szerokości, no i do pełna jeszcze, żebyś mógł znowu do gnojnika jechać do szkoły. Dzięki. Do zobaczenia, a Państwa zapraszamy na kolejny odcinek Głosu Brandysa na głos.live. I kto jeszcze tego nie zrobił, to nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia.